są dwa bieguny życia, czyli my mamy żyć dla siebie i dla otoczenia. Ale należy żyć godnie i wybierać sobie godne towarzystwo. Lepiej być samemu, co nie jest to przyjemne, niż łączyć się z jakimiś obłąkańcami. Wielokrotnie słyszałem zarzuty, czy jakieś tam komentarze były, że Sanjaya źle traktuje kobiety. Jeżeli chodzi o moje podejście do energii żeńskiej, tej godnej, to ja bardzo lubię żeńskie energie. One są konieczne do życia. Mi od wielu lat nie podobają się energie te kurewskie. O tych lepiej jak najdalej, bo tylko sprowadzają nieszczęścia. A większość kobiet są po prostu cmentarniaczki wykolejone. Obecnie jest taki problem, że jest bardzo duży deficyt godnych energii żeńskich i godnych energii męskich. Ale my to będziemy poprawiać. JSM jest po to, żeby ludzie mogli lepiej żyć. A jak ja traktuję kobiety? Po pierwsze, trzeba by zdefiniować słowo kobieta. To jest takie jakieś brzydkie określenie. Może można inaczej spytać, jak ja traktuję energię żeńskie, czy energię żeńską. Wystarczyłoby się Rewi zapytać. Przyznaję się, ostatnio się mi w moim życiu dużo zmieniło. Na lepsze. Długo czekałem, bardzo długo czekałem, ale jak to mówią, na wartościowe rzeczy trzeba długo czekać i trzeba sobie zapracować. Feministki. Kobiety niezależne. Zetknąłem się z tym, że jakaś samotna baba mówi, jestem kobietą niezależną. Taka, że nikomu na niej nie zależy. To jest najgorsze, co może być, samotność.